wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego. Po polsku. Wszystkiego. Wszystkiego? No. Wszystkiego najlepszego. 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 Brawo. Stola. Stola. Joel, masz dzisiaj urodziny. Czego życzyłbyś sobie w tym szczególnym dniu? I wish that the team win, of course. Oczywiście chciałbym, żeby moja drużyna dzisiaj wygrała. Jeśli chodzi o resztę, to życzyłbym sobie szczęścia, a całej mojej rodzinie dużo miłości. Wszystkiego najlepszego for João and for the photographer. Ludzie są bardzo przychylni, tej ciężka skarbonka pomagają nam bardzo i dziękujemy Lechii, bardzo sympatycznie mecz przebiega i wszyscy raczej są bardzo otwarci, nastawieni na pomoc. 8 zł za godzinę, za 24-godzinną pomoc i opiekę medyczną. To jest opieka pielęgniarska, lekarska, rehabilitacyjna i psychologiczna. 8 zł razy 20 pacjentów razy 24 godziny na dobę przez wszystkie dni miesiąca daje to dość dużą kwotę i do uzbierania tej dużej kwoty bardzo potrzebujemy pomocy. Mój mustaż jest bardzo piękny. I to support. Zapuściłem wąsy, by okazać wsparcie osobom, które walczą z rakiem. To jest bardzo ważna akcja, w której nie mogłem nie wziąć udziału. Trzymam mocno kciuki za wszystkich, którzy toczą walkę o swoje życie. Janek, mamy dzisiaj wyjątkową eskortę. Dlaczego? No, mamy dzisiaj grupę dzieciaków z domów dziecka. Tutaj opiekują dzieciaki też tutaj wychowawcy z Fundacji Obudź Nadzieję i z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Mamy tutaj grupę dzieci, także dla nich jest to wielka radość, że mogą być na meczu, wyprowadzać zawodników, wyprowadzać maskotkę, iść jako te eskorta z flagami, także no jest to dla nich wielkie przeżycie. Ja czasami aż żałuję, że szybciej im powiem, że idą z piłkarzami, bo potem przez 3 dni mam po 500 telefonów dziennie po prostu, bo pytają kiedy już oni chcą wychodzić, także to jest naprawdę dla nich mega przeżycie. Kto wygra dzisiaj mecz? Legia Gdańsk! Głośniej. Legia Gdańsk! Wielka radość, wielka duma z tego, co widzę w Gdańsku. Jeszcze większa, że mogę przyjechać w Ekstraklasie jako trener drużyny przeciwnej na ten piękny stadion, także no oczywiście duży szacunek, bo wydaje mi się, że jesteśmy na najpiękniejszym stadionie w Polsce i Lechia w tej chwili obrała kurs na te najwyższe cele w Ekstraklasie, także no by w dzisiejszym meczu nie potwierdziła tych aspiracji. Na pewno ten mecz będzie dla nas bardzo trudny, Lechia jest rozpędzona, no ale zrobimy wszystko, żeby popsuć święto w Gdańsku, zobaczymy, czy to się uda. Dawać, damy radę, panowie. Dawaj, damy radę.
dawaj, już puczamy. Marko, Marko jeszcze.